Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę Państwa, rzadko kiedy osoby stające przed sądem, nawet te, które są święcie przekonane, że są niewinne, a tylko tacy stają, no, zdają sobie sprawę, że to, jakie normy do nich będą miały już niedługo zastosowanie, jest właśnie wypadkową różnych zdarzeń, czasami no, zupełnie wydawałoby się niepowiązanych ze sobą. Okazuje się, proszę Państwa, że także gdy idzie o kodyfikację prawa karnego w Polsce w okresie międzywojennym, też można powiedzieć, że takie właśnie przypadkowe zdarzenia, spory miały na nią wpływ. Zarówno te wydarzenia miały miejsce przed uchwaleniem, przed wydaniem tychże kodeksów, a także później w czasie ich stosowania. Ja, proszę Państwa, skupiłem się na 8 takich sporach, które nazwałem następująco. Spory doktrynalne, personalne, kodyfikacyjne, na kodeksy, materialno-formalne, o obce wpływy, o instytucje polityczno-sądowe. Oczywiście, proszę Państwa, i liczba tych sporów, i ich nazwy, jest to kwestia umowna i nie zamierzam tu jakby no zamykać tego katalogu. Mówię, no pozostaje on otwarty i do dyskusji. No zacznę od sporu doktrynalnego i nie jest to tylko i wyłącznie ukłon w stronę naszych gospodarzy. Siedzi pan profesor Maciejewski, ale dlatego, że okazuje się, proszę Państwa, to, jak my patrzymy na przestępczość, na przestępców, często właśnie było w pierwszej kolejności następstwem tego, jakie szkoły naukowe w danym czasie jakby no, odgrywały wiodącą rolę w nauce prawa karnego. W okresie międzywojennym, proszę Państwa, tutaj w Polsce dominowały dwie szkoły, szkoła klasyczna i szkoła socjologiczna. No, okazuje się, że każda z nich uważała się za nieomylną, że jej przedstawiciele najlepiej wiedzą, jakie rozwiązania są najkorzystniejsze dla społeczeństwa i że są właśnie nieomylni w tym zakresie. A trzeba powiedzieć, że punkt widzenia, poglądy, które głosiły te szkoły, no, były całkowicie odmienne. Dla klasyków najważniejsza była po prostu jakby strona dogmatyczna. Twierdzono, że jeżeli no jest sprawca dopuścił się przestępstwa, to musi tutaj być wymierzona mu kara. Natomiast przedstawiciele szkoły socjologicznej uważali, że właśnie nie sam fakt, że ktoś popełnił przestępstwo, już musi skutkować bezwzględną odpowiedzialnością, bo może się okazać, że ktoś jest niepoczytalny, tylko że właśnie zwracamy uwagę na przestępcę jako człowieka. Przestępstwo jest zjawiskiem społecznym, kara ma też charakter społeczny, ma na celu wychowanie społeczeństwa i właśnie tegoż przestępcy. Ten spór, proszę Państwa, pomiędzy klasykami a zwolennikami szkoły socjologicznej w innych krajach został rozstrzygnięty przed I wojną światową, u nas natomiast w okresie międzywojennym i właśnie w trakcie prac nad kodyfikacją prawa i no miał wpływ właśnie na późniejsze kodeksy. Można by powiedzieć, że rywalizacja ta w sumie była korzystna. Uważam, że przyczyniła się do rozwoju nauki prawa karnego w Polsce. W sumie można powiedzieć, że mamy tu remis, bo uznaje się, że kodeks postępowania karnego no właśnie jest wytworem szkoły klasycznej, z czym ja mam swoje tu koncepcje, że nie do końca. Natomiast kodeks karny jest z kolei no, dzieckiem szkoły socjologicznej. No, spór pomiędzy obydwiema szkołami wiązał się ściśle ze sporem o charakterze personalnym. No, obydwaj najwybitniejsi przedstawiciele tychże szkół wywodzą się z Krakowa. No, najwybitniejszym klasykiem był Edmund Krzymuski, najwybitniejszym socjologiem Juliusz Makarewicz. No, dla młodych opowiem zdarzenie, że właśnie profesor Krzymuski utrącił habilitację profesora Makarewicza. Jak ten napisał, okazuje się, że no jednak popełnił tu śmiertelny błąd życiowy, bo okazuje się, że w przyszłości właśnie przeróbka tejże habilitacji okazała się jedną z najbardziej znanych prac w całej Europie, a okazało się, że profesor Makarewicz no do końca, do śmierci nie zapomniał tego zdarzenia, a był no po prostu no równie genialny jak i profesor Krzymuski, a może nawet jeszcze bardziej. Czyli no, Krzymuski zrobił sobie tu śmiertelnego wroga w ten sposób. No, obydwaj ci karniści mieli właśnie okazję po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wdrażania w życie tych swoich poglądów, bo obydwaj znaleźli się, proszę Państwa, no, w komisji kodyfikacyjnej, byli członkami Wydziału Karnego. Spór ten nabrał tak
emocjonalnego charakteru, że trzeba było, proszę Państwa, rozdzielić obydwu panów profesorów. Dlatego też no, powołano odrębną sekcję prawa karnego materialnego, gdzie na czele tej sekcji stanął Makarewicz, i odrębną sekcję postępowania karnego, której pracami kierował profesor Krzymuski. No, spór rozciągał się na innych członków komisji, no, którzy początkowo w tym sporze nie uczestniczyli. No, wydawałoby się, że no, spór powinien ulec załagodzeniu, dlatego że niektórzy członkowie sekcji postępowania karnego byli także członkami sekcji prawa karnego materialnego. Okazuje się, nic z tego. No, ci najważniejsi członkowie sekcji prawa karnego materialnego, a więc Makarewicz, Makowski, do końca, że tak powiem, nie zmienili swojej negatywnej opinii o kodeksie postępowania karnego, natomiast bezkrytycznie tutaj uznawali, że jest dobry kodeks karny. Następny spór to jest spór, proszę Państwa, kodyfikacyjny, bo po to została właśnie powołana komisja kodyfikacyjna, by dokonać kodyfikacji prawa. I tu też no, społeczeństwo, a także no, rządzący no, oczekiwali szybkiego uchwalenia tego prawa. I tu, proszę Państwa, no, marszałek Piłsudski właśnie na posiedzeniu komisji kodyfikacyjnej w 2021 roku no, zwrócił się do niej z takimi słowami, już nieraz tu przywoływany, że wadą komisji kodyfikacyjnej jest, że jej członkowie, przeważnie profesorowie, dążą do doskonałości i przez to opóźniają przygotowania jednolitych kodeksów, a przecież znacznie jest ważniejszą rzeczą, byśmy jak najrychlej mieli jednolite prawa, niż żeby były one doskonałe. Okazuje się, że no, przewodniczący komisji kodyfikacyjnej, no, profesor Fierich, no, miał czelność odpowiedzieć marszałkowi. Inni chyba by się nie odważyli, i odpowiedział, że nie można spodziewać się prędko owoców pracy, jeżeli owoce te mają być dojrzałe. I okazuje się, no jednak komisja nie przejęła się, nie wystraszyła się marszałka, robiła swoje, no w tempie, no można powiedzieć, no nie za szybko, nie za wolno, ten, proszę Państwa. No odnośnie tego sporu kodyfikacyjnego także warto zwrócić uwagę na co moja przedmówczyni powiedziała, że wszystkie, proszę Państwa, najważniejsze kodeksy zostały przyjęte w formie rozporządzenia z mocą ustawy. Ja powiem tak, że no półtora miesiąca temu na poprzedniej naszej konferencji zwróciłem uwagę, że nie przez Sejm, jak niektórzy usłyszeli, że gdyby przez Sejm to załamali ręce, nogi, głowę i tak dalej, mówiąc, to byłaby wtedy już totalna tragedia, gdyby to poszło do Sejmu. Ja nie wiem, może byłoby to gorsze, ale może i byłoby lepsze to prawo, na pewno byłyby to zapewne całkowicie inne kodeksy. Bo mówię, kiedy było to korzystne, no mam tu na myśli jedną z nowelizacji kodeksu postępowania karnego, właśnie tą najbardziej kontrowersyjną, to ją jednak skierowano na drogę sejmową, mówiąc, Lex Grabowski, że no, wiedząc, że to się nie spotka z aprobatą, niech na Sejm spadnie właśnie ta negatywna ocena. Następny spór, proszę Państwa, nazwałem na kodeksy, bo okazuje się, że no, sprawa, żeby no, szybko wypracować kodeksy, nie była taka prosta, dlatego też uznano, że być może do tego czasu no, recypować jeden z kodeksów zaborczych. No oczywiście wchodziły w grę trzy, austriacki, niemiecki i rosyjski. No, okazało się, że najlepszy z tych wszystkich trzech kodeksów jest kodeks rosyjski z 1903 roku Tagancewa. No, rzeczywiście, zwłaszcza gdy idzie część ogólna, była ona na wysokim poziomie. Ja zwracam uwagę, że no, był to kodeks no, nawiązujący jednak do tego, co ogłosiła szkoła klasyczna, a nasz przyszły kodeks karny no, był jednak wytworem szkoły socjologicznej, co jednak nie przeszkadzało, przynajmniej jeszcze wtedy, Juliuszowi Makarewiczowi także opowiadać się za wprowadzeniem tego kodeksu, mimo że Makarewicz, mówię, i był zwolennikiem szkoły socjologicznej i akurat nie był wychowankiem no, nauki prawa karnego rosyjskiego, a raczej niemieckiej nauki. Ten. No, także trzeba powiedzieć, że ten kodeks rosyjski cieszył się taką cichą sympatią rządzących, chociażby na przykład Stanisława Cara, którzy no jednak w prawie karnym rosyjskim doceniali to, że ono zawsze było skuteczne i dawało możliwości wywierania wpływu na rzekomo niezawisły wymiar sprawiedliwości. My walczymy z systemami totalitarnymi, ale okazuje się, każdy rząd jednak chciałby gdzieś tam no, niewidzialną ręką wpływać na tą trzecią władzę.
No, proszę Państwa, no, nawet gdyby skorzystano, to nie byłaby to żadna ujma, bo nauka prawa rosyjskiego w tym czasie no, prezentowała naprawdę bardzo wysoki poziom. Gdybyśmy ten kodeks Tagancewa rozciągnęli, zresztą on i tak obowiązywał na największej części terytorium państwa polskiego. Zresztą, proszę Państwa, wszystkie trzy kodeksy zaborcze przecież obowiązywały dwa razy dłuższy okres czasu niż kodeks karny z 1932 roku, bo one od 1919 do 1932, a tamten tylko potem 7 lat. Kolejny spór to był materialno-formalny. Związany on właśnie jest, proszę Państwa, z określeniem roli wzajemnych relacji pomiędzy nauką prawa karnego materialnego, a nauką prawa karnego formalnego, odnośnie której no, ona dopiero się wtedy wykształcała. I tu, proszę Państwa, oczywiście są to podstawowe pojęcia, bo mówię, no, wpływały także na to, jaką rolę spełniają przepisy procesowe wobec przepisów prawa materialnego. No oczywiście, proszę Państwa, tak jak i dziś i już wtedy zgadzano się, że mają one charakter usługowy, ale jednak głoszono, że mimo to mają również po uchwaleniu charakter autonomiczny, a nie jak to no, niektórzy przedstawiciele prawa karnego materialnego no, całkowicie no, chcieliby sprowadzić normy procesowe do instrukcji, do pragmatyki służbowej swoistej. No, takie głosy nawet i dzisiaj padają i no, nie mogę się tutaj z nimi zgodzić. Ten. Proszę Państwa, no, trzeba powiedzieć, że tutaj ten spór materialno-kodyfikacyjny także no, w trakcie prac komisji miał swoje znaczenie, bo zasadne było, żeby kodeks karny był szybciej uchwalony. No okazało się, że jednak postępowania karnego został o 4 lata szybciej przyjęty, no i potem pojawiły się problemy, bo na odmiennych założeniach doktrynalnych one były oparte w praktyce. Ten, no to miało i swoje wady i zalety, bo okazuje się, że te dwa kodeksy wzajemnie się równoważyły i dzięki temu no, część tych wad no, jakoś rozstrzygnięto. W trakcie prac kodyfikacyjnych także, proszę Państwa, pojawił się problem obcych wpływów. Zwłaszcza profesor Makarewicz, który no, był wychowankiem nauki niemieckiej, tutaj no, był zwolennikiem, żeby no, to polskie prawo, nauka prawa karnego miało polski charakter. Krytykował, może powiedzieć, no, tym wszystkim, którzy właśnie nawiązywali do nauki niemieckiej, chociaż no, akurat ona reprezentowała na najwyższy poziom. No, proszę Państwa, tutaj no, początkowo ze względów takich doktrynalnych, jakby no, Makarewicz walczył o tą polskość nauki prawa karnego, no, natomiast sytuacja się trochę zmieniła po 1933 roku, gdzie też właśnie sięgano do nauki niemieckiej i oczywiście to sięganie przez polskich karnistów w tym okresie do nauki polskiej, później po II wojnie światowej zostanie ocenione negatywnie jako no, przejaw faszyzacji. No ja bym nie decydował, że to tylko chodziło o właśnie te elementy ideologiczne. No także uznaję, że była to próba poszukiwania takich no, rozwiązań, które po prostu były skuteczne, które by jakoś zaradziły kryzysowi prawa i społeczeństwa, jaki w tym czasie wszystkie kraje objął. I trzeba powiedzieć, że no, nie tylko my Polacy patrzyliśmy na, to, na te reformy, jakie dokonywały się w Niemczech. Ten. No, cała sprawa, że należało patrzeć, ale krytycznie, jak to niektórzy właśnie, że rzeczywiście takie klasyczne podejście zastosowali, no patrzyli tylko na normę prawną, a nie widzieli, co się kryje za tą normą, właśnie praktyka ta niemiecka, o której nie ma co mówić. No, kolejny spór to był, proszę Państwa, polityczno-sądowy. Ten spór można by skwitować, co jest ważniejsze, czy życie, czy prawo. Czy prawo karne jest dla życia, czy właśnie tutaj na odwrót. Ten, tu, proszę Państwa, na tym tle właśnie wynikła jakby taka negatywna ocena obydwu kodeksów, bo akurat to się ujawniło, gdy je wprowadzono w życie. I oczywiście, proszę Państwa, to, że kodeksy nie spełniają tych oczekiwań, być może za dużych, no spadła odpowiedzialność na barki członków komisji. Im zarzucono, że oni właśnie złe projekty przygotowali, ale tu okazuje się, że no nie byli chyba no jedynymi winnymi. Bo przecież, proszę Państwa, wszystkie kodeksy, które wypracowała komisja, mam na myśli kodeksy karne,
potem okazuje się, szły w ręce specjalnie powołanych komisji ministerialnych, gdzie czasami je tak przerobiono, że naprawdę były poważne różnice, a jeszcze nawet, mimo że komisja ministerialna była, potem okazuje się, w rozporządzeniu jeszcze były dodatkowe tutaj zmiany. Także no nie można, powszechnie się mówiło, że jest to wina członków komisji, ale ta odpowiedzialność jednak powinna być rozłożona na znacznie większą liczbę podmiotów. A trzeba powiedzieć, że no kodeksy te dzisiaj są znacznie lepiej oceniane niż w okresie międzywojennym. No jest to akurat nie tylko tych ustaw to dotyczy, bo okazuje się wiele innych aktów prawnych, które w drugiej RP oceniano bardzo źle, okazuje się dzisiaj jesteśmy jakoś dla nich łaskawsi, proszę Państwa. No, ja jeszcze jeden spór wymieniłem, spór o instytucje, nie będę omawiał, bo wtedy nie starczyłoby im czasu, powiem tylko tyle, że no tutaj głównie, proszę Państwa, no spierano się o instytucje z zakresu procesu karnego, mówiąc, że kodeks postępowania jest gorszy niż materialny, dlatego uważano, że wymaga on więcej zmian. I tu, proszę Państwa, ten spór no, jakby no, dotyczył wszystkiego i ważnych kwestii, a więc poszczególnych instytucji, i nawet o przecinki się sprzeczano. Ja mówię, jak nie ma o co się sprzeczać, to każdy powód jest dobry. No, ale mówię, były rzeczywiście naprawdę ważne zagadnienia w ramach tego sporu o instytucje. Były naprawdę takie drobiażdżki. No, znacznie mniej tych sporów było odnośnie kodeksu karnego materialnego, ale okazuje się, że nawet w te główne instytucje, jak na przykład środków zabezpieczających, te sztandarowe właśnie dla szkoły socjologicznej, jak chociażby zasadę subiektywizacji i indywidualizacji kary, okazuje się, że nawet i tych podstawowych zasad tutaj właśnie te kontrowersje dotyczyły. No kończąc, proszę Państwa, chcę się odwołać do dwóch wypowiedzi mojego ulubionego Juliusza Makarewicza, proszę Państwa, takich życiowych, który powiedział, że prawo karne, kodeks karny to jest jak taki negatyw filmowy, z którego można wywołać zdjęcie i teraz tylko chodziło o to, żeby to zdjęcie, które wyszło, też nie było negatywne, a pozytywne. A druga akurat, myślę, budująca dla nas myśl, Makarewicz przy okazji swoich rozważań o sędziach powiedział, że najważniejszy człowiek bo powiedział tak, że najlepszy sędzia poradzi sobie ze złym prawem, a najgorszemu sędziemu nawet najlepszy kodeks nie pomoże. Dziękuję za uwagę.